Witam wszystkich. W dzisiejszym filmiku chciałbym Wam pokazać, jak dzięki programowi BMW AI Coder jesteście w stanie sobie przeprowadzić jakieś tam podstawowe kodowania w Waszym samochodzie. W tym przypadku, jeśli chodzi o, możecie to zrobić, jeśli chodzi o BMW serii F. Bynajmniej ja o tym wiem. Może da się to zrobić w innych modelach, nie wiem. Ja zastosowałem ten program tylko i wyłącznie w swoim samochodzie, ponieważ miałem dwa problemy z nawigacją. Nie działał mi USB i musiałem po prostu naprawić sobie tą nawigację i później zakodować sobie odpowiedni moduł i przy tym odzyskać kod FSC, żeby można było wgrać mapy i żeby ten moduł był po prostu przyjęty przez samochód. Więc pisałem kilkanaście maili do różnych firm i kwoty wahały się od 800 do nawet 1500 zł za odzyskanie kodu FSC i tyle. I to praktycznie i aktywowanie chyba w tym przypadku nawigacji, już nie pamiętam. Nie chcę kłamać, ale bynajmniej kwoty były bardzo wysokie. Więc jak to się mówi, potrzeba jest matką wynalazku, więc jak to się mówi, przegrzebałem internet i znalazłem tak zwany program do takiego prostego kodowania, bo oprócz tej nawigacji chciałem sobie odblokować oglądanie filmów w czasie jazdy, tak? Oczywiście można jakąś tam kupić płytkę, kosztowała chyba $100 i oczywiście tyle samo biorą firmy, które zajmują się kodowaniem, czyli około 400 zł za zdjęcie tej blokady. Więc jak obliczyłem koszty, że jakbym chciał to wszystko zrobić zgodnie ze sztuką, to muszę zapłacić chyba około, nie wiem, 1500-1700 zł za te wszystkie kodowania i dodatkowe usługi. Więc stwierdziłem, że to jest naprawdę wygórowana cena. Ja rozumiem, że firmy płacą podatki i tak dalej, ale mimo wszystko to jest naprawdę 2 minuty roboty, a tak dużą kwotę zapłacić za coś takiego to jest naprawdę, wydaje mi się, że nie fair. Więc dlatego znalazłem ten program i postanowiłem się podzielić z Wami tym programem. Nie jestem jakimś tam profesjonalnym człowiekiem, który zna się na kodowaniu, ale to, co potrzebuję, byłem w stanie sobie zrobić i to Wam teraz zaprezentuję w tym programie. Nie będę pokazywał Wam całego kodowania, ponieważ każdy, jak to się mówi, każde kodowanie robi sobie na własne ryzyko, więc pokażę Wam tylko te podstawowe funkcje, których ja potrzebowałem, które ja sobie zrobiłem i auto działa, wszystko jest w porządku, tak? Więc ściągamy sobie program BMW AI Coder. Ja już go ściągnąłem, a link do programu i urządzenie, czyli kabel Ethernet, też dam Wam w opisie pod filmem. Czyli do prawidłowego działania tego programu potrzebujecie komputer, kabel Ethernet i ten program BMW AI Coder. I tak jak widzicie, wystarczy teraz wykryć auto, zgłasza się Wam Wasze auto, IP, MAC i VIN samochodu się zgłasza, znaczy zostaje wyświetlone, czyli auto zostało wykryte. Dajemy teraz opcję Connect, jak widzicie, wykrycie auta OK, połączenie OK i teraz sobie pobieracie listę waszych EKU, czyli waszych wszystkich sterowników. Ja w tym przypadku potrzebowałem tylko dostać się do HUNBT, czyli do swojej nawigacji, więc jak widzicie, łączycie się z waszą nawigacją i szukacie sobie na przykład właśnie tutaj jest. Tutaj zmieniacie sobie waszą prędkość, tak, żebyście mogli oglądać te filmy w czasie jazdy. Czyli w tym przypadku ustawiacie sobie tutaj 255, tak, przypuśćmy, i do prędkości 255 km na godzinę jesteście w stanie w czasie jazdy oglądać filmy. I mi tylko i wyłącznie było potrzebne to. Dalej możecie sobie zrobić tak zwany backup waszych wszystkich sterowników, czyli w razie byście się z czymś pomylili, zrobili coś nie tak, to wystarczy, że wklikacie sobie opcję backup, robicie tak i w tym momencie program, widzicie, macie backup data OK, czyli teraz program zrobił wam kopie zapasowe wszystkich ustawień. Czyli teraz w tym przypadku coś skopiecie, ok, podłączacie jeszcze raz kabel
robicie tak zwane restore i wszystko zostanie wgrane. To jest kolejna funkcja, którą ma ten program. Wiadomo, on nie ma tyle funkcji, które ma na przykład Assist, czy Impa, czy wiele innych programów, ale podstawowe rzeczy, które wy potrzebujecie, na pewno ten program wam ogarnie. Bo naprawdę tutaj możecie sobie na przykład włączyć Wi-Fi, jeśli macie taką opcję. Możecie sobie na przykład stan oleju, na przykład też włączyć, żeby wam pokazywało, jaki jest aktualny stan oleju. Możecie sobie na przykład, już nie pamiętam, bo już włączyć sobie na przykład oprogramowanie Bang & Olufsena. Tylko oczywiście, jeśli wam auto to pozwoli, tak? Wyposażenie waszego auta. Na przykład Bluetooth, w czasie jazdy macie włączone muzyka w Bluetooth. M-Color na przykład, że możecie sobie logo M-Powera na przykład wrzucić w nawigację i wiele, wiele, wiele innych. Ale tak jak powiedziałem, ja nie będę was uczył tego programu, ja wam po prostu tylko pokazuję, że możecie sobie to zrobić sami. Więc jak już wam powiedziałem, backup OK. I dodatkowo ten program posiada tak zwany FSC Tools. Czyli jak widzicie tutaj możecie sobie wygenerować kod FSC, żeby sobie później zaktualizować mapę. I ja wam to pokażę. Klikacie sobie na wasz plik z waszą mapą i dajecie generate. I zobaczcie. Raczej wy tego nie zobaczycie, ponieważ no, nie będę wam pokazywał mojego kodu FSC, tak? Ale program zczytuje wasz numer VIN, czyli ostatnie 8 znaków numeru VIN, tak? Chyba 8, 3, 6, 8, tak? I tutaj musicie sobie zaznaczyć, czy macie starą nawigację jeszcze CIS, czy NBT. Ja mam NBT, więc klikam sobie NBT i dajecie generate i później write to car i tak dalej, i tak dalej. Ale tak jak mówię, każdy musi sam sobie ten program rozpracować, bo ja nie mogę wam pokazywać, bo może ja coś robię, że może do końca się nie znam, więc ja nie chcę wam po prostu popsuć waszego samochodu. Więc ja wam daję, jak to się mówi, tą przysłowiową wędkę, a ryby to już sobie sami nałapiecie. I uwierzcie mi, zrobiłem sobie ten kod FSC. Dodatkowo odblokowałem sobie oglądanie filmów w czasie jazdy. I aktywowałem sobie tą nawigację, więc naprawdę uwierzcie mi, zmieniłem sobie jeszcze tam parę, na przykład wyświetlanie cyfrowo kilometrów i różne tam rzeczy. Na przykład pobór paliwa z 20 na 30 litrów sobie zmieniłem, żeby sprawdzić, ile maksymalnie pobiera. I wiele, wiele naprawdę innych rzeczy. Więc tak jak mówię, macie program, kupujecie kabel Ennet za parę złotych i naprawdę możecie sobie wiele, wiele rzeczy zrobić sami, nie płacąc za to złotówki. Więc to wszystko, co chciałem wam przekazać. Mam nadzieję, że informacje zawarte w filmiku w jakiś sposób będą dla was przydatne. I co, życzę wam powodzenia w waszym początku kodowania swoich samochodów, tak? I tyle. I do następnego filmiku. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!